Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj nagram sobie filmik pod tytułem to będzie łódka na wywóz z GPS-em i z echosondą po prostu po 5 latach. U mnie na kanale tam już były, jak zakupiliśmy tą łódkę po 2 latach, a dzisiaj jest 16 maj. A więc po 5 latach łódka jak się sprawuje. Spróbuję wam to pokazać, że nic się nie zmieniło. Tak jak tutaj widzicie, no łódkę już po prostu dałem do wody. Tam jak widzicie zestaw już jest. Plecionka już idzie do łódki. W łódce jest kukurydza, kulki i pelet. Wszystko to, co może zwabić naszą rybkę. No, tak jak widzicie, no tu jest po prostu już coś wykrywa rybki drobne jakieś. Teraz sobie ustawimy GPS. Na dwójeczkę. Zobaczcie, tak to wszystko z ręki kameruje. Naciskam go i w tej chwili już łódka sobie ładnie wywija. Tak jak wam pokażę na jedynie co się stało. Po tych 5 latach to po prostu musieliśmy dokupić dodatkowe akumulatory, bo te jedne akumulatory już po prostu nie trzymały. A więc tyle nas ogólnie kosztowało po prostu dodatkowe baterie, żeby znów mogły dalej pływać. Na pewno powiecie, że po prostu łódka była mało co używana, dlatego tak długo wytrzymała po prostu. Właśnie, że nie, bo zakupiliśmy razem ją z teściem, a teściu po prostu jak wyjeżdża na ryby, to jest na przykład kwiecień, maj i co najmniej tak do września, wrzesień, październik, to po prostu cały czas nad wodą siedzi. Ja tylko ładowaliśmy akumulatory na jeden zestaw ładowaliśmy, drugi on użytkował, jeden ładowaliśmy tak na zmianę wszystko. Łódka cały czas była użytkowana, a więc nie można nic powiedzieć na jej temat, że się psuła czy coś. Wszystko działa bez żadnych kłopotów. Tak jak zasygnalizowała. Łódka jest na miejscu. Teraz uwolnimy
żyłka już opadła, ciężarki opadły. No i co teraz? Teraz zaznaczamy jedyneczkę i łódkę sobie wraca. Tak jak widzicie, łódka zawróciła i już wraca do punktu, do brzegu. Tak jak widać, tu łódka wraca sobie. Ja sobie zabezpieczę wędkę. Tak jak widzicie, łódka już po prostu powraca sobie do brzegu. I łódka wróciła do nas. Tak jak widzicie, po 5 latach wszystko działa. Wszystko wypadło. Tak jak widzicie, maszyna mieszająca została odblokowana i teraz czekamy sobie na rybkę. Więc wszystkich pozdrawiam z nad wody, z nad rybów i życzę wam wszystkim wędkarzom połamania wędek. Na razie, dzięki.